Ktoś mądry kiedyś powiedział, że przeszłość nie da się zmienić, ale można z nią żyć. I te słowa mogłyby stać się motto miasta, w którym dzisiaj jestem. Idealnie pasuje do miasta, w którym dzisiaj jestem, czyli do Oświęcimia. Miasta, które oczywiście, miejmy to za sobą, powszechnie kojarzy się, wiadomo z czym, z obozami zagłady Auschwitz-Birkenau. To miasto niestety dla siebie, dla swoich mieszkańców jest cały czas kojarzone głównie właśnie z tymi smutnymi wydarzeniami, które miały tu miejsce w czasie II wojny światowej. A dzisiaj przyjeżdżam do Oświęcimia, żeby zobaczyć, czy to miasto, bądź co bądź liczące 800 lat, ma do zaoferowania coś więcej niż tylko i wyłącznie tą martyrologię wielu narodów. Otoczony 19-20-wiecznymi kamienicami i budynkami. To dlatego, że oczywiście znaczna część tego miasta została zniszczona w wyniku pożarów, a taki ostatni pożar miał miejsce w latach 70. XIX wieku. Znacząco przetrzebił on tkankę miejską Oświęcimia, więc to co widzimy dookoła to efekt odbudowy tego miasta. Natomiast samo założenie, wielkość placu, układ parceli, układ ulic jest w pełni odwzorowaniem średniowiecznego układu wynikającego z lokacji miasta, więc można podziwiać średniowieczne założenie planistyczne niemalże w całości. Ciekawostka jest taka, że Oświęcim, miasto liczące 40 tysięcy mieszkańców, posiada naprawdę duży ten plac, jak widać on jest ogromny. Ta jego ogromność wynika z dwóch rzeczy, raz, że Oświęcim był znaczącym ośrodkiem handlu w dawnych czasach, więc był bogaty, zasobny i tak też został zaplanowany. A dwa to, że tutaj brakuje oczywiście na tymże rynku ratusza, którego fundamenty są widoczne i można je podziwiać, natomiast tak czy owak ratusza starego nie ma, stąd też wrażenie tej ogromnej przestrzeni. Żeby nie być gołosłownym, to proszę bardzo, miejsce, gdzie znajdują się fundamenty piwnic ratusza miejskiego pochodzącego z XVI wieku. Te przeszklone kubiki służą do tego, żeby patrząc się w ich czeluść móc podziwiać ciemność. W czasie II wojny światowej Niemcy zbudowali na środku tego rynku, nie wiem do końca dlaczego, schron przeciwlotniczy, który po wojnie przez wiele lat straszył i przypominał o traumie wojennej mieszkańcom Oświęcimia, jakby im brakowało traumy. W latach 60. na fundamentach tegoż bunkra zbudowano modernistyczny dom handlowy Tęcza, który przez kolejne dekady straszył mieszkańców swoją urodą. Tak na serio, to był taki skromny, małomiasteczkowy modernizm. Modernizm akurat lubię, małomiasteczkowego modernizmu trochę mniej lubię, ale nieważne. Ważne jest to, że ten budynek straszył przez wiele lat. Znajdował się chyba gdzieś mniej więcej tutaj albo tam. W 2009 roku zdaje się został wyburzony razem z resztkami tego bunkra. I od tej pory rynek jest duży, przepastny i pozbawiony naleciałości germańskich czy też
bolszewickich. Jest to, że możesz sobie popatrzeć na to, jak wyglądało to miasto kiedyś, odwrócić wzrok i zobaczyć dokładnie ten sam budynek, który istnieje współcześnie. Nic nie trzeba sobie wyobrażać czy żałować, że już nie ma. Wszystko jest, stoi na miejscu, a zdjęcia służą tylko i wyłącznie do tego, żeby zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. To na duży plus tego miasta. Święcin posiada również zamek, który właśnie jest za moimi plecami. Jego najstarszą częścią jest gotycka ceglana wieża. Podobno najstarszy tego typu obiekt architektoniczny w Małopolsce, w południowej Polsce. Nie wiem, pozostaje mi wierzyć temu, co przeczytałem w internecie. Święcin to także miasto murali. Nie będę pewnie ich oglądał, bo nie zdążę, natomiast jeden chciałem pokazać, bo jest zabawny, za mną. Zbiorowo, wzorowo. Zamek, kawałek dalej stare miasto, urzędy, sklepy, galerie handlowe, a tuż obok tego wszystkiego tereny zielone, bulwary nad rzeką Sowa. Tuż obok miasta jest kawałek naprawdę dzikiej, fajnej przyrody, idealnie nadający się do spacerowania. Jest rzeka dzika, nieuregulowana, są bulwary, przyjść, wypocząć. Nie trzeba nigdzie daleko chodzić, żeby Oświęcimy po prostu poprzebywać trochę na świeżym powietrzu. Jest 9:07. Chciałem sprawdzić, jak wygląda sytuacja z czystością powietrza w Oświęcimiu. Jesteśmy w Małopolsce, która słynie z tego, że obok Śląska nie należy do tych miejsc, gdzie się oddycha pełną piersią. Dzisiaj jest niemalże idealnie, jak na warunki małopolskie. Jakość powietrza umiarkowana, czyli można wyjść na zewnątrz i nie umrzeć od razu. Normy są przekroczone zaledwie o 159% i 130%. Czyli tyle co nic. Z tym Oświęcimiem to jeszcze taka historia, że
Z czym się to miasto kojarzy oprócz wiadomo czego? Kojarzy się ze sportem, z hokejem na lodzie, no bo jest tutaj klub Unia Oświęcim, kilkukrotny mistrz Polski, klub utytułowany. Ale mi, jeśli chodzi o sport, to Oświęcim się kojarzy z małżeństwem Siódków. Mariusz i chyba Dorota Siódek, Siódkowie, to dawni łyżwiarze figurowi, którzy no, jakoś wyryli im się w pamięci swoim występem w Nagano na Igrzyskach Olimpijskich w 1998 roku. To były takie smutne czasy dla polskiego sportu zimowego, że od kilku imprez nie zdobywaliśmy żadnych medali. Ja miałem wtedy 17 lat i z wypiekami na twarzy oglądałem zimowe Igrzyska Olimpijskie. Przeżywałem wtedy taką bardzo krótką fascynację tymi wszystkimi sportami zimowymi dziwnymi, czyli bobsleje, skeleton i tego typu jakieś dziwne wynalazki. I pamiętam do dzisiaj, że wszyscy w Polsce liczyli na to, że Mariusz i Dorota wyskaczą nam jakiś pierwszy od dekady ponad medal na zimowych igrzyskach. Niestety zajęli 9. albo 10. miejsce. Bo pamiętam to dla mnie sporym rozczarowaniem i do dzisiaj to wspominam, bo 17-letni chłopak oglądający łyżwiarstwo figurowe, to no, gdyby o tym się dowiedzieli moi rówieśnicy, to nie daliby mi żyć. Na szczęście dziś już jestem starszym człowiekiem i mam w nosie to, co sądzą o mnie inni ludzie, więc się mogę do tego przyznać, ale tak, przyznaję się, oglądałem wtedy łyżwiarstwo figurowe i liczyłem na to, że Mariusz Siódek razem z swoją małżonką zdobędą medal. Nie zdobyli. Podskriptum jest takie, że mimo wszystko są bardzo tytułowaną parą sportową, bo rok później zdobyli brąz chyba na Mistrzostwach Świata. Zdobyli też 2 albo 3 medale na Mistrzostwach Europy. Bardzo dużo niższej rangi, ale też tak czy owak są medalistami dużych imprez, więc to była historia z happy endem, ale ten happy end nie wydarzył się wtedy, kiedy na niego liczyłem. Jedyna zachowana synagoga, która jest pamiątką po tym, co się akurat nie zachowało w przestrzeni miejskiej zbyt dobrze, czyli po żydowskiej części Oświęcimia. To miasto przed wojną było, no, powiedzmy, że w połowie, nawet więcej, zamieszkiwane przez ludność wyznania mojżeszowego. Ta synagoga nazywa się Hevra Lomdej Mishnayot. Ciężka do zapamiętania nazwa. Kaplica świętego Jacka od Rwąża, najstarszy zabytek sakralny całego Oświęcimia. Oczywiście nieczynna, no bo jest 9 rano we wtorek, czy tam w środę. Kto by chciał oglądać od środka taki zabytek? Ja. Nieważne.
kaplica świętego Jacka od Roponża, najstarszy sakralny zabytek Oświęcimia. Pamiątka po klasztorze dominikanów, który w tym miejscu właśnie istniał. Przez wiele wieków nadawał ton rozwojowi Oświęcimia, od strony duchowej przynajmniej, bo od strony formalnej miasto od XVI wieku było częścią korony Królestwa Polskiego i było miastem królewskim, to znaczy należącym do tak zwanej królewszczyzny. Ale historia Oświęcimia jest dużo bardziej skomplikowana. Nie zagłębiając się w szczegóły, które mogą Was nie interesować, to w dużym uproszczeniu miasto na przykład przez 100 lat należało, czy było pod zwierzchnictwem Królestwa Czech, a do Polski trafiło nie w wyniku wojen, a w wyniku zakupu. Zdaje się, że Kazimierz Jagiellończyk zakupił księstwo oświęcimskie od księcia Jana i tym samym włączył je z czasem do Królestwa Polski. Z powrotem, bo podczas rozbicia dzielnicowego oczywiście była to część Polski. No naprawdę bardzo fajne miejsce na Oświęcimiu. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o jakiekolwiek podsumowanie, gdybym miał się na nie zdobyć, to bym powiedział tak, że jest to taka typowa miejska niespodzianka, a może właśnie nietypowa miejska niespodzianka. To jest dokładnie to, czego szukam, podróżując po tej Polsce średnio znanej, mało znanej, zupełnie nieznanej. Zawsze liczę, że tam, gdzie jadę, spotkam właśnie takie miejsce jak Oświęcim, czyli pełne ciekawych zaułków, fajnych zabytków, ciekawej urbanistyki. Takie jednocześnie swojskie, a zupełnie nowe, świeże, oryginalne i zaskakujące. I dokładnie taki jest Oświęcim. Oświęcim zaskakuje. I co prawda motto Oświęcimia brzmi miasto pokoju, ale szczerze powiedziawszy, jakbym miał coś rekomendować, to bym rekomendował zmianę na miasto, które zaskakuje. Bo faktycznie to jest miasto, które zaskakuje, szczególnie takich ludzi jak ja, którzy nigdy nie myśleli o tym, żeby tu przyjechać w celach innych niż dokładanie cegiełki do martyrologii. Okazuje się, że można brać pod uwagę Oświęcim jako miejsce, do którego warto przyjechać tak po prostu w celach turystyczno-rozrywkowych i wypoczynkowych, do czego Was serdecznie zachęcam.